Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry Primal. Jak widzicie, jestem tutaj niedaleko misji Krwawego Ciosa, tak? Będziemy dzisiaj polować na Krwawego Ciosa. Jest to kolejne legendarne zwierzę, czy tam władca zwierząt. Więc po prostu mam nadzieję, że będzie fajnie, tak samo jak było z polowaniem na naszego krwawego szpona. To jest Krwawy Cios tym razem teraz. Więc no, zobaczymy, co on nam tak naprawdę pokaże. Niestety tego zwierzaka akurat oswoić nie możemy, co jest no troszeczkę słabe, bo bym chciał mieć takiego fajnego mamuta, kurde, na usługach. Po prostu pomyślcie sobie, co on by mógł robić. Ale to musimy wejść wyżej. W ogóle w tym, patrzcie, w ogóle w którym miejscu, tutaj na samym końcu praktycznie mapy, na północy. Jednym słowem, no przebijam się tutaj przez jakieś wzgórza i muszę wejść do tej doliny, czy co to tak naprawdę jest. Zaraz w sumie się przekonamy, jak tylko wejdziemy na drugą stronę i będziemy wszystko wiedzieć. No oczywiście, że Krwawy Pazur jakimś cudem tutaj już pierwszy wszedł na górę. Wsiadamy na niego i jedziemy. W ogóle naprawdę po tych wzgórzach się bardzo fajnie na nim jeździ, ale powiem wam, że kilka razy praktycznie tak skoczyłem na tym Krwawym Pazurze, że potem leciałem po prostu tylko pionowo w dół. Już naprawdę pionowo, no chyba dobrze powiedziałem, w dół po prostu leciałem, nawet nie było czy w górę, czy w dół, po prostu raz, od razu w dół i tyle. Się zamotałem, wiem, zamotałem się. Dobra, mniejsza o to. Widzę, że tutaj jest ognisko, więc ja sobie szybko je rozpalę, ponieważ jak widzicie, nie miałem zimna na 100%, a trzeba się ogrzać, jeśli chcę tutaj polować na cokolwiek większego. Dlatego też damy tutaj mięsko i skorzystamy z naszego składu nagród, bo tu będzie na pewno zapas mięsa, który nam się na pewno przyda. Przyda nam się też krzemień, kości mogłyby się przydać, tłuszcz zwierzęcy. Ze skór to nic z tego, co tutaj widzę. Dobra. Czy musimy też w nocy go tropić, czy nie? Zabij szalonego mamuta Krwawego Ciosa i zakończ rządy jego terroru. Dobra, nie, tutaj nie widzę, żebym musiał to w nocy robić, więc lecimy od razu teraz, co nie? Zobaczymy, jak to będzie. I zaczynamy. Krwawy Cios. No okej. Okay. Użyjemy sowki. Uuu, jest duży, o tak. O Boże. Nie no, przecież tą piątkę to on od razu rozwali, tam czwórka jak to była. Mama wsianci. Urusi, psyszaju, nasadaha. Ja przewrócić jego duch do Oros, czyli prawdopodobnie mamy go zabić. Dobra, polowanie na Krwawego Ciosa. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Dajcie mi go, dajcie mi go. Okej, kawałek dalej tam. No, tu mamy zejście, więc szybko łapiemy tutaj. No, o Boże, prawie spadł. I w dół. Krwawy szponie, chodź z nami, nie wiem jakim cudem to zrobisz, ale chodź. Jakoś zejdziesz na pewno na dół, ty zawsze schodzisz na dół. Pojawia się nagle z drugiej strony. Chociaż w sumie może byśmy zajęli tutaj pozycję snajpera na samej górze i snajpili go po prostu z góry. Z bezpiecznym miejscu, nie. Tak by nie było zabawnie, a chyba tutaj wiemy wszyscy, że chcemy się fajnie pobawić. Dobra, gdzie on jest? Czy... O tak, musimy go tropić, dawa. Krwawy szponie, dawaj, chodź. Chodź, lecim. Lecimy, lecimy. A, i ciekawe, czy tutaj znów musimy pułapki zostawić na niego. Jeśli tak, to musimy mieć naprawdę dużo drewna, dlatego też pozbierajmy sobie to drewno, które teraz tutaj wokół siebie mamy. Okej, zbadaj. A, czyli kolce go nie zwalniają nawet, o Boże. No to już naprawdę jest duża bestia. Jak go na takie kolce nie spowolniły. Coś tu słyszę. A, nie, Świadek. A, niech Świadek sobie chodzi tam. Borsuk. Tak. Masz raz. Bo zabijam je, bo je ciężko czasami spotkać, a może ich skóra znowu przydać do czegoś, więc po prostu trzeba to robić. Dobra, w ogóle zimno leci, więc musimy jak najszybciej to skończyć. Dobra, spadam. Ale widzę, że tutaj musimy dojść, więc... Okej, okay, są ślady. Nie tam... Okej. Udało się. Wiem, że powinienem to powoli zrobić, ale no, udało się, to nie ma co narzekać. Dobra, chyba w tą stronę mamy pójść, czy z tej strony przyszedł? Ha, to jest pytanie. To jest pytanie za 100 punktów. Czy stąd przyszedł? Chyba tak, dobra, chodźmy w tą stronę. Myślę, że to będzie dobra strona. Prawdopodobnie powinien iść po kolei, okej. Okay. Ślad nowy, zgnieś windzia. Tak, czyli gdzieś tędy, dobra, lecimy. Okej, coś tam po lewej stronie. Udam? O wy ciule mi tutaj chodzicie po mojej ziemi. Dobra, możliwe, że to jeszcze chwilowo jest wasza ziemia. Wie co robić, krwawy. No leć, krwawy. Krwawy, no serio, szponie. Serio, proszę się nie popisał teraz. Dobra, widzę, że mam 2-3 różne miejsca.
Cedar, skorzystaj ze wskazówek, aby wyrobić kolejnego szpona. No dobra. Pokażcie mi teraz może tą. Tutaj, tak? Chodźmy tam, na taką środku jest, to może coś odkryjemy. I zobaczymy, co nam naprawdę tak nam tam pokażą. Ale... okej, okay, coś tu są chyba jakieś wyziewy czy takiego, bo widziałem, że przez chwilę jakby moja postać zaczęła się krztusić tak naprawdę. Że krztusić, no nie mogła oddychać. Okej, okay, tam mamy jakąś dodatkową misję, ale na razie nie, na razie tropimy krwawego ciosa. O, ale tutaj po bojowisku, o Boże, co on tu zrobił? Alci guar guardu, mama w ciardu marsz. Łoś za wolny, mam zgnieść stado. Dobra, gdzie idzie na początku? Myślę, że pójdziemy wprosto. Tędy, tu mam kolejną wskazówkę chyba. A wy co? Dobra, krwawy, tym razem się popisz. Poproszę cię, popisz się. Pokaż, o to chodzi, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i bardzo pięknie, dobra, chodź do mnie. I lecimy. A w sumie to jak tropimy, to możemy zrobić sobie takie coś. I jeszcze to bym chciał też, żeby nas zwierzęta nie słyszały. Znaczy, no, mniej słyszały, o tak. Ale nie no, to stado naprawdę nieźle rozwali. Tyle mięsa tutaj poszło. Idźcie sobie. Idźcie sobie, bo was... na, krwawego na was naśle. Krwawego mi chcecie bić? Jak ja nie lubię tych kotów tutaj, powiem wam tak. Te, akurat ten rodzaj mi naprawdę bardzo wkurwia. Okej, okay, co to się dzieje? Zranił mamuta, super, dobra. Czy jest krwawy, czyli ten szedł na pewno. I no idźcie sobie stąd, no. Mówiłem, mówiłem. To nie, to będzie mnie atakował. No to masz, strzał w łeb i tyle. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy tędy chyba. Musimy pójść, na drewno zbierajmy, bo nie wiadomo, czy pułapek będziemy robić. Chociaż myślę, że tutaj będziemy bardziej tymi soplami soplami po prostu spowalniać. Wkurza to coś. Chyba znalazłem. Okej. Okay. Co tu mogę zrobić? Pułapka, tak? Jak to wygląda? Jak ta pułapka wygląda? Okej, okay, dobra. Czyli tam właśnie czego mogę wybiec, tak? To jest kolejna pułapka, okej. Okay. Zastanawiam się, czy czasem nie powinienem jeździć tutaj na krwawym pazurze, wiecie? Bo w razie czego mogę na nim szybko uciekać. To jest ten, czy to jest krwawy? To jest on? Ta, te ciosy. Wiecie co? Po pierwsze tak, sprawdźmy tutaj, bo mogę coś wytworzyć. Co mogę wytworzyć? Nosidło na maczugi, no, no dobra, lamparta skóra, dobra. Co tam jeszcze? Cybrys, okej. Południowy klon mi tylko brakuje do ulepszenia włóczni. Kurde, jakbym to miał, to by było większe obrażenie. Nie, nie większe obrażenie, większa wytrzymałość. Kurde. Co bym tu zrobić? Mam cztery umiejętności, to w sumie coś tu, coś wiem, że coś chciałem wziąć, tylko nie pytam co. Na pewno sobie chciałem zwiększyć, ale teraz sobie mi się nie przyda. Bardziej mi się przydało więcej włóczni, podwójne włócznie były spoko, ale tutaj nie starczy mi punktów. Mógłbym sobie teraz wytwarzanie strzał wziąć i w sumie weźmy sobie to wytwarzanie strzał. I zastanawiam się, czy czasem nie opłaca mi się go podpalić. Tak na serio mówię, dobra, próbujemy. Chodź, chodź. Nawalamy ile się da. O, teraz, dawaj. Tu gdzieś jego popka jest, łapka jest, dobra. Włóczniami trzeba go nawalać, bo włócznie mają większe obrażenia. Noże, wszystko co się da. Okej, okay, spieprzamy tutaj, dawaj, kryć się, jest za nami. Okej, okay, dostał. Szybko tak, włócznie, nowe włócznie. Dajemy go. Ma się kilka nożyków. Okej, okay, chyba tutaj nie może wejść. Zostaw, nie, no co ty mu robisz? Okej, okay, ucieka przed nami, dawaj, gonimy go. Dawaj, gdzie jest? Jesteś. Masz tu. Powiem wam, że bardzo mało HP zabieram mu strzelając. Dobra, wiejemy stąd. Gdzie ten lud był? Tutaj jest ten lud, dobra. Leci za nami. Chyba nie trafiłem! Nie trafiłem! Spieprzamy!
Pieprzamy! Wiej, wiej krwawy! Biegnij, chłopie, biegnij! Zawróć tutaj. Gdzie jeszcze lód mogę? O, tu masz, tu jest lód, dobra. Tylko kurde, on... Zapierniczamy, 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 on mnie goni. Kurde, tyle lodu straciłem, nie. Wiemy, wiemy, jest tu kolejny lód, wrazi czego, trzeba go zatrzymać, tak? Ale ja nie mam go jak zatrzymać jak na razie. Fuck. Aha, bo jak pułapka jest, to ja powinienem ten lód mu na głowę spuścić, jak pułapkę ustawię. Nie zatrzymuj, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, krwawy, leć. Biegnij, 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 biegnij. Co tu możemy zrobić, co tu możemy zrobić? No skacz, skacz. Och. I co teraz? Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Nic nie zrobisz. Czekaj, podpalimy go jednak. Tak, tak, można go podpalić. Dobra. Gdzie żeś poszedł? Dobra, trzeba dorobić sobie broń. Nie, twarde... O kurde, twarde drewno mi się kończy. Co, co, udam? Dobra. Skacz, okej. No, ruś. No, a, bo ty... Dobra. Krwawy nie potrafi chodzić po wodzie. Boi się wody, brzydzi się wody i jednak chodzi. Dobra. Masz tu żarcie i lecimy dalej polować. Powiem wam, że już mi się to podoba, tylko tyle, że trzeba ognisko znaleźć, bo zaraz zamarznę tutaj. Gdzie jest najbliższe ognisko wokół mnie? Tu. No dobra, albo pojadę tutaj i z tego ogniska polecę tutaj do krwawego i po drodze zbiorę trochę drewna. Myślę, że to jest dobry pomysł. Tylko teraz tak, musimy zawrócić na tędy. Lećmy. Nie no, twarde drewno jest mi tak bardzo potrzebne teraz, bo po prostu go nie mam. I już wiem, że na mnie, że jak ustawię pułapkę, to muszę ten cały ten lód po prostu na niego wtedy spuszczać, a nie spuścić lód i uciekać. Bo to nie działa. I to bardzo nie działa. Okej, okej, okej. Tu lamparty jak zawsze. A my lecimy. Dawaj, 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 krwawy. Wiem, że jest zimno. Lecimy do ogniska, tak? Dobiegniemy tam na czas. Już mi się ekran, który taki lodowaty robi. Dobra, to jest drewno. Bierzmy drewno. Północny cetr i twarde drewno. Okej, jest. A, biegiem, 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 biegiem do ogniska, szybciej, spadać udam. Zagryź sobie go. Cicho być. Dobra, lecimy, 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 zatrzymali nas niepotrzebnie. Dawaj, 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 bo już jest naprawdę zimno. Mój postać umrze, nie, ja nie chcę. Okej, okay, okej, okay. Jestem już prawie przy ognisku. Tu są też pułapki, widzę, fajnie. O, jak miło. Jak miło. Jest skład zapasów. Właśnie, w składzie zapasów możliwe, że będą te. Będzie twarde drewno. Chociaż ostatnio brałem w całe prawie. Nie, nie ma. Nie ma twardego drewna. Jest krzemień, ale to nam aż tak dużo nie daje. Co by tu jeszcze zabrać? Północny cedr. Czy to było nam potrzebne do tworzenia włóczni lepszych? Nie, południowy klon. Kurde, nie mam tutaj południowego klonu. Ile włóczni mogę stworzyć? Jedną. O, to super, żebym się natworzył. Czekajcie, gdzieś tu jest skrytka. Okej, okay, może jakieś twarde drewno? Północny cedr. Północny kamień. Kamień niepotrzebny. Cedry są potrzebne, są drewna potrzebne. Ile tutaj drzewa trzeba, żeby zrobić? Aha, dużo. Tam widzę jakieś drzewo. Czy drewno nawet, na górze. Więc wbijajmy się tam. No, dawaj, 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 taka na górę, na górę. I tu jeszcze raz, hop. Pięknie. Słuchajcie, to jest dobrze. Twarde drewno, okej. Okay. Jest tu strasznie dużo pułapek do zrobienia. Ale co z tego, jak ja drewna nie mam? Trzy twardego drewna na jedną pułapkę trzeba mieć. Okej, okay, jest tam. Jest tutaj! O nie! Masz, podpalimy cię. Biegiem, 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 biegiem. Lecimy, 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 lecimy i biegiem. No masz tu, spieprzamy, nie. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Dawaj, dawać, podpalamy go, podpalamy go. Krwawy, do mnie, szponie, chodź tu, chodź tu. Wyjemy, 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 tu jest drewno, okej, okay, drewno. Kurde, już nie żyje. Pół. O.
Fuck. Ja nie chcę umierać. Masz. Ale on zapieprza, ja pierdzielę. Chodź krwawie, chodź do mnie. Chodź tu do mnie. Krwawy. Czekajcie, w kółko. Nie zatrzymuj mnie, chodź tu ze mną, chodź ze mną. Na górę. Uff. Dobra, dostał. Podpalimy go znowu. Kurde, uciekł mi. Masz wyleć się. Jak weźmiam full HP, to wsiadam na ciebie. Prawy. Masz tutaj jeszcze. Nie! Wiem z powrotem. Dawaj. Dawaj, krwawy. No nie, znowu dostał pazur. O, ja pierdzielę. O, ja nie. Wiać. Wiem, co zrobię. Zrobię ognisko włócznie. Nie trafiłem włócznią. Ja pierdzielę, przecież ja nie mam włóczni. Ja mam tak mało włóczni. Nie. Jeszcze raz. Dobra, dostał. Masz mięsko. Co by tu zrobić? Uciekł są, dobra. Nie, jest dalej. Masz maczugi, nie wiem, rzucę cię maczugą. Dostał znowu, dobra, ale wiem, mi się w ogóle ciemno robi. Ciemno, zimno, ogólnie do dupy. Okej. Wiem, co muszę zrobić po pierwsze. Właśnie, jedzonko, żeby szybciej biegać. To nam się bardzo przyda. Poleśmy w te rejony. Czy jesteś tu lód, co można mu zrzucić na łeb? Nie widzę. Okej. On mnie goni cały czas. Tu jest niedźwiadek. Niedźwiadek mi jest nie... Nic mi tutaj nie da, niedźwiadek. Ale tu jest ręka... O, daj się. Przyda się. No spieprzej ode mnie. No weź się obie. Niedźwiadku. Czemu mnie atakujesz? A nie, to nie był niedźwiadek, to był jak? Okej. Dobra. Wyleczę teraz krwawego na full. Dawaj, jedz sobie to. Chcesz jeszcze? To masz jeszcze. Póki mam mięsa, to ci dam. Tyle? Full HP? Full HP, dobra. Idziemy. Mogę coś wytworzyć. A, torba na mięso. No dobra, torba na mięso niech będzie już. Okej. Już mu aż tak dużo HP nie zostało, więc to jest taki plus. Już poniżej chyba połowy zeszliśmy. Weźmy tutaj do ogniska na chwilę. Dobra, i teraz gdzie musimy jechać? Aha, znowu w trzecie miejsce, tak? Dobra, on szaleje po całej tej krainie. Dobra, to może tym razem po drodze przynajmniej trochę twardego drewna złapiemy. Przynajmniej mam tylko nadzieję, no bo jednak to nam się bardzo przyda. Może wy coś macie? Macie coś drewna? Gość to w ogóle miał wyjebane. Co tam, że kolegę mu zjada tutaj tygrys szablozębny, jak... Wyjebane mam, co mi to... Co mi obchodzi jakiś kolega? No nieźle. Tam jest drewno na górze, więc ja bym tam chciał się dostać. Ej! Masz trochę drewna? Krzemień masz. No to... Prawie jak drewno, tak? Ale dobra, dobre i to, tak? Chodźmy po drewno, bo naprawdę drewna mam bardzo mało. Na kolejny taką wyprawę muszę mieć full drewna w plecaku i tyle. No bo tutaj właśnie nie miałem tego full drewna. Jeszcze wydałem na włócznię za dużo. No i jak widzicie, co się właśnie dzieje. Muszę mniej wydawać na włócznię i broń, a więcej na pułapki. Bo jak wydam na pułapki, to po prostu dzięki temu mogę po prostu go ogłuszać i wtedy nawalać po prostu na zwykły strzał, czy z czegokolwiek tak naprawdę. Dobra, nie widzę niestety tutaj drewna, ale widzę tam udam. Dobra, to było szybkie. Nie przenieściało, chciałem tutaj go zobaczyć, co on ma w środku. Ej! On miał być mój! Nie chciałem palić maczugi. Chciałem sprawdzić, co tam w środku się znajdzie. Skóra zwierzęce, twarde drewno, proszę was, twarde drewno. Tak, na przykład to jakiś krzaczek jest gdzieś obok. Tutaj jest, dobra.
Ile twardego drewna? 3, dobra, no to coś tam mamy go, tak? Tu jest kolejne. Musimy jego nazbierać, bo inaczej po prostu nie damy rady temu krwawemu ciosowi. Tu jest kolejne. Dobra, wsiadamy na naszego zwierza krwawego. I dawać, śledzimy dalej. Tu jest jakiś wielki lód, czy cokolwiek? Można to jakoś zrzucić na niego? Chyba tak. Jakbyśmy go tutaj... Już myślałem, że to on biegnie na mapie. Na minimapie, tak widziałem, to było. Okej, nie ma go tutaj? Jest! Ile masz HP? Okej, już na końcówka. Podpalmy go. Chyba wiemy. Chyba się nie udało. Nie, szału tego nie zrobimy. Prawdopodobnie trzeba tam uderzyć z maczugi. Nie! Fuck! Ominijmy to. Musimy go wyminąć. Fuck, nie, ten. Zawracamy i lecimy. Dawaj. Lecimy. Gdzie to było? Tu było, dobra. Okej, przygotujmy się. Nie, to tak nie działa. Tak to na pewno nie działa. Wiejemy. Lećcie. I biegiem. O, okej, dobra, włócznia. Okej, mam kilka włóczni. Tyle dobrego. On biegnie za nami. Chyba tędy nie zejdzie, co nie? Dobra, podpalony. Dobra, kolejna włócznia wbita. Lecimy za nim. Okej, już blisko. Zakręćmy tutaj, pomiędzy drzewami. Chociaż on chyba sobie po prostu stara na te drzewa. Okej. Mamy go chyba. Ogień. I ostatni show. Jest, wow. Przed nami po prostu. Udało się. O kurde. To była walka. Już się nie mogę go doszukać kolejnych. Mam jeszcze niedźwiedzia, jak się pamiętacie, i wilka. Muszę go zabić? Chyba muszę. Albo i nie. Jednak muszę. No nic, zabiją naszych ludzi, no wiadomo, trzeba było to zrobić. Nie mogliśmy go poskromić. Osiągnięcie odblokowane, zagrożony. O, pierdziele. Duża bestia, co nie? Największa, jak z tego upolowaliśmy. Dobra, oskurujmy go. Mięso 11, tłuszcz zwierzęcy 9, skóra zwierzęca 6, drewniana strzała i tyle. Dobra, i się skończyło, no dobra. Kurde, jaki fajny. No niestety, jego nie mogliśmy oswoić, bo jak widzicie tutaj, jeszcze tą wielką szramę możemy i czerwonego śniega też możemy, no ale jednak krwawy cios musiał umrzeć. Czyli tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza o to, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku myślę, że zrobimy sobie fort wielkiego drzewa. A co? Chcę fort zrobić. Tak, zaatakujemy Udam w ich forcie. Nie wiem, czy mi się uda, nie wiem, czy mam tam jakiekolwiek szanse, ale myślę, że zanim pójdziemy robić tą misję u myśliciela Urki i tak dalej, przejdziemy tutaj na taką drugą część mapy, tam gdzie są właśnie Izili, to po prostu zrobimy ten fort i wyczyścimy tutaj całą północ. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya.